Cześć, siema, witam was, tu Szalony Kolekcjoner. No i co, kończymy boksa, puszkę boksa, wiecie o co chodzi. Kto oglądał poprzednie odcinki, to wie, że szedłem po boksa, kupiłem 5 puszek. W zasadzie dołożyłem 30 zł, ale za to dostałem 15 świetnych kart limitowanych. Oprócz tego mam też puszki, będę w nich trzymał sobie pierniczki świąteczne. Taki mam plan, może nawet każdemu taki prezent przygotuję, wrzucę tam jakieś pierniki i będę je rozdawał. Zobaczymy, co trafimy, jakie limity trafimy. Trafiliśmy dotychczas dwa razy Ronaldo, trafiliśmy sobie też innych zawodników. Niestety na razie nie wpadł nam Messi, apeluję na Messiego, chciałbym mieć jedną więcej kartę z tym zawodnikiem. Tu chyba raczej tego nie będzie, nie jest, to nam raczej nie grozi, bo widzimy, że tutaj mamy na początek Messi Taizila, mamy Stevena Gerrarda i jeszcze trafiamy sobie, zobaczcie, no masakra padaka, no pakować kurde. No nie błysnął chłopak, no. Dwa razy Gerrard w jednej puszce, no nie. Nieważne, dobra, mniejsza z tym. Limitowane doszły, limitowane w zasadzie wyszły mi po 2 zł za sztukę, bo gdybym kupił boksa, nie miałbym tych kart. Mamy 10 saszetek, ostatnie 10 saszetek z tych 5 puszeczek. Zobaczymy, co trafimy, jak to będzie wyglądało, czy... No po poprzedniej puszce takiej nie za specjalnej teraz troszeczkę się dźwigniemy, troszeczkę to odbudujemy. Przypominam, że dotychczas trafiliśmy sobie 2 świetne legendy, trafiliśmy sobie też dubla, także kupując boksa na pewno bym nie miał aż takich owocnych łowów, także ja i tak jestem zadowolony. Castro, chociażby Bender, BVB na logo, dosyć rzadka karta. I tutaj mamy jeszcze Munir FC Barcelona. Postawię go tutaj specjalnie z tego względu, że to jest chyba najrzadszy Rising Star. Na Munira polują wszyscy, kto zbiera karty, szuka ich w unboxingu, wie, że Munir to dosyć rzadka karta. Także no piękny strzał na początek. Mamy i BVB, i mamy Munira. Nie jest źle, dobrze nam się unboxing zaczyna, zobaczymy jak będzie dalej. Mamy Godina, Iniesta, Blotelliego, Draxler, Schalke i na koniec trafiamy jeszcze sobie pana z Monaco na karcie zwykłej niestety. Tutaj nam się troszeczkę to rozpędziło, ale tak jak szybko się rozpędziło, tak szybko zostaliśmy przystopowani. Słuchajcie, mam do was jeszcze takie pytanie, bo no cały czas za mną chodzi ten boks i powiedzcie mi, co wolicie, żebym kupił boksa, czy wolicie, żebym kupił 5 puszek jeszcze, kolejne 5 puszek i otwierał te puszki. Jest mi to obojętne z tego względu, że boksa i tak dzielę na 5 części, także albo otwieramy po 10 saszetek z boksa, albo otwieramy puszkę, także no czekam na wasze komentarze, na wasze opinie pod spodem. Powiem tak, jeżeli zdecydujecie, że boksa, to kupuję boksa, jeżeli zdecydujecie, że kupuję puszki, to kupię puszki. Chcę coś kupić, idą święta, chcę coś sobie tam ponagrywać, pootwierać. Poza tym, no, 2 miesiące trwa już kolekcja, a jeszcze nie mam wszystkiego. Oczywiście nie mam wszystkiego z tego względu, że po prostu tego nie trafiłem, ale mam nadzieję, że wcześniej czy później sam zbiorę całą kolekcję. Wow, William Carvalho. Rising Star, dobra karta. Saszetka kolejna. Ej, my tu gadu, a to już trzecia saszetka, tak? Trzecia? Albo czwarta. No na razie szału nie ma. Zobaczmy dalej. Mam nadzieję, że jakaś mocna karta wskoczy nam tutaj. Głównie myślę o Robercie Lewandowskim na karcie Game Changer. Bardzo potrzebuję tej karty. O! Masterek Ronaldo. Dobra kartka. I jeszcze mamy Event i Venice, i to jest Arjen Robben. Najczęściej wskakuje mi ten zawodnik na tej karcie. Powiem tak, no generalnie kiedyś na początku byłem zachwycony tymi kartami, teraz troszeczkę mi ciśnienie zeszło. Mam inne priorytety po prostu, tak jak już wiecie, szukam lewego. Czekajcie, wyrzucę sobie papierek. Skrzypi mi strasznie siedzenie, nieważne. Martins. I na koniec Forsberg na karcie One to Watch. Zobaczcie, troszeczkę dziabnięta kartka, ale to nic, niech będzie. Zrobię też taki jakiś filmik, pokażę wam powtóry. Moje powtóry, pokażę wam, czego najwięcej mi skakiwało w unboxingach. Masterów mam tak mniej więcej po 8, po 7 herbów logo, po 10 z każdego rodzaju. Tak mniej więcej mówię, bo są herby, które no niestety nie wpadają tak często, jak między innymi Borussia, jak Barcelona i jak Real. Ale to tak z reguły jest, że Özil. I na koniec jeszcze fan favorit. Z reguły jest tak właśnie, że
że Panini kombinuje i wypuszcza więcej, mniej kart danego rodzaju z tego względu, żeby jakaś rotacja była, żeby no ludzie szukali tego, tak? Dobra, moja Atletico, Nani, Lukas. No nie, no puszka masakra. W zasadzie dwie pierwsze puszki tak mnie podpuściły, że powiem szczerze, miałem ciepło, natomiast teraz no nie jest to, o czym bym marzył i chyba skłonię się jednak ku boksowi Hazard, ale poczekam jeszcze na waszą opinię. I co tutaj trafiamy? Ola John, dobry leasing star, dosyć rzadki, ale dobry, powiem wam szczerze, że dobry, tak między nami, ale nie mówcie nikomu, dobry leasing star. Puszka się kończy, przedostatnia saszetka. Miazga masakra to nie jest, ale może dlatego, że zostałem podpuszczony na początku, że te legendy wpadły, no teraz już jest inaczej. Juve, zobaczcie, no dosłownie to jest chyba zemsta Panini za to, że ich ostatnio krytykowałem, ale wiecie, że dobra krytyka nigdy nie jest zła. Dobra, blit, ostatnia karta tutaj będzie decydująca. Müller, wow, ekspert i to jest Iniesta. Zobaczcie, ile tych podpórek przygotowałem, a w zasadzie tutaj no nie ma co sobie wystawiać. I tutaj mamy jeszcze Rizinga. Rizingi owocnie występowały w tym unboxingu. Słuchajcie, kupiliśmy puszkę. Puszki takie na pewno dostaniecie pod choinkę. Czy bym się z niej cieszył, czy nie? No na pewno z Moką na początku był Gerard dwa razy na limicie, no to już jest padaka. Jeżeli już wkładacie takie rzeczy, to zróbcie to jakoś tak z głową. Ludzie, z Panini, proszę was. Tak, co jeszcze? No nie trafiliśmy nic dobrego. No trafiliśmy Robena w sumie na tej tam karcie Event i Venice chyba, tak? To było w tym unboxingu, tak, tutaj. Czy się cieszyć, czy nie cieszyć, nie wiem. I to jest moja któraś kolejna powtórka i ja akurat tryskać energią nie będę. Trafiliśmy eksperta i niestety trafiliśmy Rizinga, Munira, to dosyć rzadka karta, poza tym taki tam zwykły przekrój sobie. Powiem tak, jakbym zaczynał, o mamy Ronaldo, no w zasadzie no Ronaldo, jakbym zaczynał zbierać karty, bym się ucieszył z tego względu, że miałbym jakiś tam przekrój, natomiast teraz no odczułam pewien niedosyt. Jeszcze raz przypominam wam o tym, żebyście decydowali pod spodem, czy kupujemy jeszcze 5 puszek, czy kupujemy tym razem, wow, coś mi się ruszyło, o, kamera już w drodze, niedługo będę miał nową kamerę, może będzie troszeczkę lepiej, czy 6 rzeczy na raz załatwiam. Chodzi o to, czy mam kupić boksa, czy mam kupić 5 kolejnych puszek. Pozdrawiam was serdecznie, Szalony Kolekcjoner, cześć, do zobaczenia, pa.